Głównym celem projektu Let Me Tell You A Story realizowanego przez Zamojskie Centrum Wolontariatu jest poszerzenie wiedzy młodzieży z kraju oraz zagranicy o losach ludzi w czasie II wojny światowej. Tym razem w ramach tego projektu do Zamościa przyjechała młodzież w wieku od 18 do 21 lat z Bułgarii, Czech, Turcji, Chorwacji, Węgier i Rumunii. Projekt jest kontynuacją naszych działań lokalnych z seniorami, którymi opiekujemy się w Centrum Wolontariatu i których aktywizujemy na co dzień. Ze względu na to, że mieliśmy duże doświadczenie na tym poziomie lokalnym, stwierdziliśmy, że wyjdziemy z naszymi działaniami do partnerów z całej Europy. Wyselekcjonowaliśmy grupę partnerów takich, z którymi współpracujemy od paru lat i postanowiliśmy zrobić to samo na poziomie międzynarodowym. W trakcie spotkania młodzi ludzie przygotowywani byli do prowadzenia wywiadów z osobami, które przeżyły wojnę na Zamojszczyźnie. Oczywiście, aby lepiej wprowadzić młodzież w zagadnienie losów ludzkich w czasie II wojny światowej, w projekcie przewidziano również wizyty w takich miejscach jak Zamojska Rotunda czy Muzeum w Bełżcu. Projekt realizowany przez wolontariat zamojski, ta tematyka ostatnia, dzisiejsza, dotyczy losów dzieci zamojszczyzny i to jest nam bardzo bliskie i dlatego jestem wdzięczny paniom pracującym w wolontariacie i wszystkim tym, którzy w jakiś sposób chcą utrwalić pamięć tej tragedii, jaka miała miejsce na ziemi zamojskiej w latach okupacji hitlerowskiej. Jeszcze może ciekawsze i bardziej budujące dla nas to jest i to, że biorą udział w realizacji tego projektu młodzi ludzie z innych krajów Europy. To nas bardzo cieszy. W trakcie spotkania młodzi ludzie nie tylko zadawali pytania odnośnie wojny. Często poruszanym zagadnieniem było życie codzienne ludzi w tamtym czasie. Podopieczni Zamojskiego Centrum Wolontariatu, z którymi prowadzone były wywiady, zgodnie twierdzą, że młodzi ludzie byli bardzo ciekawi ich doświadczeń życiowych. W trakcie przeprowadzanych wywiadów panowała przyjemna atmosfera, a młodzież wykazywała się dużą empatią. Finałem projektu ma być wydanie książki, w której opowiedziana będzie historia ludzi z Zamojszczyzny, którzy przeżyli wojnę.